Cześć, witam w kolejnym odcinku Bet Show. Dzisiaj u nas rozmowa z Łukaszem Janikiem oraz Piotrem Strusem. Łukasz Janik już niedługo wraca na ring. W jakiej jest formie i jak wspomina swoją ostatnią walkę? Posłuchajcie. Panie Łukaszu, no najbardziej ciekawi pewnie polskich kibiców po tej, zdaniem wielu, moim także, bardzo dobrej walce w Madison Square Garden. No, jak pan teraz, co pan robi, jakie są najbliższe plany? No co, 15 marca uskończył mi się kontrakt z Andrzejem Wasilewskim. Teraz jesteśmy na etapie tak jakby dogadywania się ewentualnego przedłużenia tego kontraktu. Można powiedzieć, że jesteśmy już blisko sfinalizowania kontraktu, który podpiszemy tam na okres następnych przynajmniej 2 lat. Więc jeśli wszystko na początku następnego tygodnia zostanie tak, jak na to wygląda, dogadamy się, podpiszemy, no myślę, że już 31 maja, bo takie są plany, wrócę na ring i zobaczycie mnie w Lublinie. No właśnie, bo mówił pan po ostatniej walce, że już nie interesują pana żadni kelnerzy z Czech, Węgier, tylko już poważni rywale, bo nie ma czasu, trzeba mieć poważnych zawodników. Czy to będzie też taka walka na razie po powrocie coś lżejszego, żeby po prostu wygrać i ten, czy od razu pan chce jakiegoś mocnego przeciwnika? Czy tam padło nawet hasło Palaciosa, ale rozmawialiśmy z trenerem. No i przede wszystkim no, za Palaciosa na 8 rund, no wiadomo, że takiego przeciwnika jak Palacios to ja bym chciał trochę pieniędzy i pewnie Palacios chciałby trochę pieniędzy, a wydaje mi się, że na drugą czy trzecią walkę na gali, no to jednak polskie warunki finansowania gali nie są chyba jeszcze na tyle mocne. Więc na pewno to nie będzie jakiś leszcz. Ja nie chcę walczyć z jakimś boomem. Ja nie potrzebuję walki na odbudowanie się, bo ja uważam, że po tej walce będę dużo lepszy niż byłem jeszcze przed tą walką. To była pierwsza pierwsza 12 w mojej karierze na pełnym dystansie, gdzie od czwartej rundy, gdzie dostałem na dół, po trzeciej w ogóle siadłem, bo jednak aklimatyzacja kilka dni przed walką to zdecydowanie za mało. Ja po trzeciej rundzie zszedłem, już byłem zasapany, zapałem wątrobę, siadłem. To mnie bardzo dużo kosztowało zdrowia. Ale ja się też na tej walce dużo nauczyłem. Wydaje mi się, że będę na pewno dużo lepszym zawodnikiem w kolejnych walkach, więc ja nie chcę żadnej walki na przetarcie. Ja chciałbym, żeby to był przeciwnik przynajmniej z średniej półki, z którym będę mógł nawiązać jakąś fajną walkę, co da ciekawe widowisko dla kibiców. A z perspektywy czasu to zabrakło właśnie, ta aklimatyzacja zaważyła? Bo też właśnie w ogóle jeszcze takie pytanie, pamięta pan w ogóle ostatnią rundę, bo to już chyba na jakimś automacie pan tam szedł, na tą wymianę na samym końcu. Powiem szczerze, że no tak, 12 runda była automatem. W ogóle wiele momentów w tej walce, w ogóle 5., 6., 7. runda to było przede wszystkim chyba największe przetrwanie. Ja myślałem, że umrę w tym ringu. Ja po 3 rundach szedłem do narożnika i ja tak byłem zasapany, zaciągnąłem tak wielki dług tlenowy, którego po prostu na przestrzeni następnych rund nie byłem w stanie spłacić. A jeszcze ten potężny cios na wątrobę w 4. rundzie od Afolabiego, który no spowodował, że przykleiłem się do niego, to tak powiedziałem, 5., 6., 7. runda to były rundy tak naprawdę dla mnie na przetrwanie. W mojej głowie i w organizmie rozgrywał się naprawdę wielki dramat. Ja tam walczyłem sam ze sobą, no ale jestem zawodnikiem takiego typu, że ja po prostu nie odpuszczę. Ja no, sam się nie poddam, tak? Więc gdzieś tam później łapałem ten drugi oddech i walka zaczęła troszeczkę nabierać innego obrotu. No ale na pewno jestem dużo bardziej doświadczony boksersko, ale wydaje mi się, że największym czynnikiem tej walki to jednak miało to, że kilka dni tylko i wyłącznie przed walką ja prawie w ogóle nie spałem. Ja się budziłem w 2:30, 3:15, 3:30, tak co 15 minut i z każdego dnia kolejnego spałem troszkę lepiej, ale 4 dni przed taką walką to jest za mało. Mi Afolabi następnego dnia powiedział, że on jak do huka latał, to na 2 tygodnie przed za każdym razem, bo mówi, przecież pierwszy tydzień to w ogóle nie śpisz. Więc ja uważam, że przede wszystkim głównym powodem to było to, że ja po prostu narzuciłem duże tempo, nie wiedziałem o tym, że tak mnie zatka. Później ten cios na wątrobę, kilka kolejnych rund straciłem, ja się dopiero przebudziłem tam chyba w 8, gdzie 9 wygrałem u wszystkich sędziów, 11 tego pogoniłem, dziś go tam miałem nawet chwilę przy liniach. Wydaje mi się, że jakby do tej walki doszło w Europie, albo jeszcze raz byłaby walka rewanżowa w Stanach, to na pewno chciałbym być tam chwilę przed, a gdyby to było tutaj u nas, to też by to miało całkowicie inny przebieg. Ale walczy z nim teraz Paweł Kołodziej, jak pan to widzi? Życzę Pawłowi jak najlepiej, żeby był dobrze przygotowany.
Nie wiem, ciężko mi to powiedzieć. Nie wiadomo, czy do tej walki jeszcze dojdzie. Chciałbym, żeby Paweł wygrał, życzyłbym jak najlepiej, ale to na Forabie jest ciężkim zawodnikiem. No, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Czy do tej w ogóle walki dojdzie. Już niedługo gala KSW27. W jednym z pojedynków zobaczymy Piotra Strusa. Co myśli o swoim rywalu? Zapraszam Was na rozmowę. No, jak się podoba gala boksów legionowej i w ogóle jak interesujecie się boksem na co dzień? No, jak każdymi sportami walki, prawda, no Ania bardzo dużo mi pomaga, więc też śledzi cały czas poczynania moje w MMA, jak i ogólnie jak ten sport się rozwija, no i ogólnie wszystkie sztuki walki, tak więc boks jest jedną z tych części, więc również. Poza tym dzisiaj walczy nasz dobry kolega Maciej Myszkin, więc jesteśmy tutaj, żeby głośno krzyczeć i kibicować jemu. Jaki jest ulubiony pięściarz? Myślę, że Mayweather. Floyd, a z polskich? Oczywiście Myszkin. No to jeszcze podpytam o tego Myszkina. Wygra z tym Głażewskim czy nie? Bo chłopaki chyba się nie lubią trochę. Oczywiście, że tak. Jesteśmy z nim całym sercem. Teraz już się skupię na MMA może. No walka już Cage Time 17 maja. Jak forma? Forma jest dobra, cały czas idziemy do przodu, przygotowania idą zgodnie z planami, nie ma żadnych kontuzji, co najważniejsze, a wszystko co robimy jest zaplanowane, jest zgodnie z tym, co trenerzy rozpisują, to tak robimy i no i nawet nie mamy nadziei, my to wiemy, że 17 maja będziemy gotowi i zwarci, żeby dobrze zawalczyć z Abo. No właśnie, bo przeciwnik najtrudniejszy w dotychczasowej karierze, bo na pewno jest bardzo, bardzo mocny zawodnik teraz. Jest mocnym przeciwnikiem, wymagającym, ale jesteśmy pewni, że jesteśmy w stanie sprostać temu wyzwaniu, więc całkowicie mamy wolną głowę od złych myśli. A jak po czasie można ocenić, wyciągnąć wnioski z tej walki w Czechach ostatniej? Po czasie można wyciągnąć tak, że nie ma za bardzo co gdzieś układać wszystkiego na jeden plan, na jeden game plan, bo wcale nie musi być tak jak plan taktyczny nam mówił, że Wemola koniecznie musiał tylko obalać i nie chciał boksować z nim, wręcz przeciwnie, tam było trzeba z nim boksować, było trzeba go atakować i broń Boże nie można było zrobić tego, co ja zrobiłem, czy zafiksować jedynie na obronę tych obaleń. Wemola się, tak jak myśleliśmy, był bardzo silnym zawodnikiem, aczkolwiek nie był aż tak silny, jak tego byśmy się spodziewali, więc zaskoczył nas bardziej negatywnie tym całym wszystkim i gdzieś bardziej to nas sparaliżowało i przez to po prostu przeleżałem te trzy rundy i dlatego werdykt taki był, jak był. A ta decyzja o klatce w KSW, bo wszyscy raczej mówią pozytywnie, jak ty oceniasz? Ja zawsze powtarzałem, że jestem jak najbardziej za zmianą ringu na klatkę. Nie będzie łapania lin, nie będzie kartek za łapanie lin, więc mamy klatkę, mamy fajną, bo okrągłą. Myślę, że doda to tylko jeszcze pikanterii całemu widowiskowi, jakie tworzy KSW i będzie super. I to już wszystko w naszym dzisiejszym programie. Zachęcam Was do oglądania naszych archiwalnych odcinków na kanale YouTube. I do zobaczenia za tydzień. Pa!